Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. E, moi drodzy widzowie, Gary Kasparow, 13 Mistrz Świata, seria Mistrzów Świata. Tym razem z Władimirem Kramnikiem tutaj panowie się spotkali, zresztą spotykali się bardzo często. Partia z 2010 roku i jest to partia błyskawiczna. E, nie bez kozery, moi drodzy, wybrałem tę partię, gdyż e, jest bardzo ciekawa. E, od razu zaznaczam, że dzieje się i możemy być nieco zaskoczeni. Nawet partie błyskawiczne takich wspaniałych arcymistrzów e, są wartościowe. Zapraszam serdecznie. Moi drodzy, tutaj Kramnik od, y, odpowiedział: zaczął ruchem D4. Kasparow zagrał skoczek F6, C4. I jaki ruch wykonał Gary Kasparow, moi drodzy? Mój ulubiony oczywiście, jak się domyślamy, pewnie G6, czyli powstanie nam tutaj obrona królewsko-indyjska, moja ukochana. Wspaniała, y, wspaniały debiut, który. Opiewa wiele fajnych motywów taktycznych, strategicznych, no w ogóle bogaty debut wspaniały. Znaczy to jest oczywiście kwestia gustu. Ja polecam serdecznie grać królewsko indyjską D6 skoczek na F3 standardowo tutaj. Dla osób początkujących może przypomnę, że białe zyskują sobie tutaj fajne centrum e, bardzo szybko, bardzo łatwo, skoczki te centrum wspomagają. E, z kolei za to czarne mogą szybko zrobić roszadę, tak też się dzieje w tym posunięciu. No i tutaj e, ten goniec, e, który jest, e, że tak powiem, w domku, jest kluczową figurą w obronie królewsko-indyjską. Planem tutaj czarnych będzie poderwanie centrum poprzez ruch e5 lub przez ruch c5, e, różne są możliwości. Po ruchu goniec E2 powstaje taka standardowa pozycja, czyli standardowy wariant. Oczywiście, jeszcze wariant można wybrać w tym momencie. Kasparow zagrywa właśnie E5. No i osoby, które boją się tutaj oddać tego piona, pragnę uspokoić. Absolutnie tutaj czarne nie. Tracą pionka, absolutnie nie. Po wybiciu, po wybiciu skoczek wybija. Tam po drodze mogą się te hetmany wybić, ale na końcu jest wieża E8. Tego pionka odzyskujemy w bardzo fajny sposób. Czasem bijąc skoczkiem na E4, grając f 6 Ale to już tego nie będę tutaj rozpracowywał w tym momencie. Może w filmiku dla bardziej początkujących obronie królewsko-indyjskiej zapraszam. Moi drodzy, tutaj D5 zagrał Kramnik. No i teraz klasycznym zagraniem takim w tych strukturach jest również ruch a Również, bo można grać też inaczej. Na przykład można spróbować zagrać skoczek H5 z planem zagrania skoczek na F4 i F5 poderwanie tutaj centrum poprzez właśnie tego pionka. Moi drodzy, A5 zagrał Kasparow, jest to standardowe również zagranie, z tego względu, że czarne planują sobie zagrać skoczek a6, skoczek c5 i wspólnie ze skoczkiem f6 atakować pionka na e4, a pionek a5 jest potrzebny do tego, żeby nie było zagrania b4 i ten pionek by tego skoczka z c5 nie odpędził tak szybko i tak łatwo. I teraz goniec na g5. Zauważcie, że białe jeszcze nie zrobiły roszady, wyprowadzają wszystkie figury. W tym momencie powstał nam wariant Petros Jana, Petros tak grywał. Są to takie pozycyjki, no, normalne. Takie mówię, to jest zawsze kwestia gustu. Kto jaki debiut chce grać, ale jak chcemy grać sobie już konkretnie, no to trzeba się naprawdę dobrze przygotować, żeby no nie skasztanić tego, mówiąc wprost. H6 ze strony Kasparowa, dobry ruch, dlatego że tutaj też czasami Hetman, jak zagra na D2, moi drodzy, to z gońcem może fajnie współpracować. Ale tego też bym się mocno nie obawiał, gdyż mamy skoczek A6, skoczek na C5, Hetman E8, żeby zejść ze związania i byśmy uderzali tutaj w punkt E4. Dużo ruchów, dużo planów, ale są tak naprawdę te plany H6, goniec na H4 i skoczek na A6. No to standardowo. Roszadę zrobił kramnik, i wbrew tutaj, znaczy nie wbrew, przepraszam, wedle zasad debiutowych. Kasparow grywa bardzo ładne posunięcie. To podkreślam, że wszystkie figury wychodzą, czyli goniec zagrał na D7. Wszystkie figury już się poruszyły. Mówię głównie tutaj o lekkich figurach, co jest bardzo ważne. Ale w, tym, w tej sytuacji również można na przykład zagrać G5. Goniec G3 musi odejść i skoczek na przykład na Hapin z planem zagrania skoczek F4. To są też bardzo przyjemne pozycje. Ale minus jest taki, że jak zagramy F5 i po wybiciu tutaj białych, to czasami ten punkt E4 jest. Jest bardzo dobrze kontrolowany przez białe. A jak zagramy F5, broniąc pionkiem tutaj jeszcze z G, no to po wybiciach ten pionek może odbić i to pionek czarny z F5, dużo klikam, przepraszam, mam nadzieję, że się połapiemy, pionek z F5 broni tego punktu na E4. Kasparow wybiera sobie wyprowadzenie figury. Skoczek zagrywa na D2, skoczek na C5. Mimo wszystko, zobaczcie, dwa skoczki tutaj bronią, e, dwa skoczki atakują, więc zbić na razie nie wolno. E, I ruch B3. Moi drodzy, jesteśmy w punkcie kulminacyjnym tej partii już na samym początku po 12 posunięciach. Otóż ogłaszam wszemi wobec: kto znajdzie teraz ruch dla białych, bardzo przyjemny, e, ciekawy. Nieco ryzykowny, ale taka jest natura Kasparowa. Ryzyko, ryzyko to jego drugie imię w szachach. Zapraszam do spróbowania znalezienia tego posunięcia. Co zrobił teraz Gary Kasparów w 13, w 12 ruchu, przepraszam. Mam nadzieję, że ktoś znalazł to posunięcie. Otóż, ruchów tu jest bardzo dużo. Ja tylko powiem, że można zagrać i G5, i Hetman E8, i C6 spróbować zagrać. A Kasparow, moi drodzy. Skoczkiem z F6, tak dobrze widzicie, skoczkiem z F6 zbił pionka O co chodzi? O co tutaj chodzi? W ogóle fantastyczne zagranie, bardzo ciekawe. Już mówię o co chodzi. Zobaczcie, tracimy Hetmana. No, tracimy Hetmana. Jeżeli białe by nie wzięły o dziwo Hetmana, na przykład by zbiły skoczkiem na E4, to Hetman zbija tutaj. Pionek więcej zostaje u czarnych i gra gitara. No otóż tutaj Hetmana należy wziąć i skoczek zbije na C3. Zobaczcie, czarne zdobyły teraz pionka i lekko figurę za hetmana, a atakując bezpośrednio jeszcze hetmana przeciwnika, więc hetman musi uciekać i wieża z F na D8. No właśnie, dwie lekkie figury i pionek za hetmana, lecz plus też ogromny białych, czarnych jest taki, że białym ciężko się dostać do przeciwnika. No i teraz... Tutaj kramnik zagrywa takie posunięcie wieża C1. No, niefortunne nieco, bo tutaj wisi pionek. No i Kasperow go wziął. Ale y, pozycja mogłaby być nieco chyba przyjemniejsza po zagraniu takim, moi drodzy. Skoczek B1 wygląda bardzo dziwnie. Y, I po skoczek E2, Hetman E2, E4, Skoczek A3, zauważcie, tutaj byłoby wybicie wieży. Ta pozycja dla białych, myślę, że jest. Całkiem bezpieczna, i czarnymi moż, m, mogłoby być w miarę ciężko wygrywać te pozycje. Tak, tak mi się wydaje. E, I zobaczcie, że tutaj czarne, znaczy białe, oddałyby kolejną wieżę, ale za tego potwora czarnopolowego, który tutaj już, e, już nie strzela. Więc ta pozycja mogłaby być bezpieczniejsza dla białych, no ale właśnie. No, i w takich pozycjach niestandardowych, e, nie, nie, nie trudno o Wieża C1 poszło wybicie moi drodzy i wieża z powrotem na A1 i skoczek na B4. Czyli podsumowując w tym momencie dwie lekkie figury i dwa pionki za hetmana. Komputer ocenia to jako y, lepszą pozycję dla czarnych zdecydowanie. Fajna sztuczka, muszę przyznać, ale partia toczy się dalej, bo to nie jest też takie oczywiste, że tutaj czarne szybko wygrywają. Absolutnie nie. Lepsza pozycja jest, dużo figur, fajna gra, skoczki bardzo stabilne, gońce w gotowości, wieże przestawić, iść pionami do przodu i jedziemy moi drodzy. Goniec na D1. E4, zobaczcie, atakujemy wieżę, no wieża B1 i wieża E8, wzmacniamy pionka. Ok, Hetman na E3. Ja nie zazdroszczę tej pozycji białymi, gdyż. Nie widzę w ogóle perspektyw, żeby białymi jakoś próbować się poruszać w miarę prawidłowo. Zobaczcie, skoczek przyblokowany, goniec no nie za bardzo też ma jakąś grę. Wieża jeszcze nieaktywne, a tutaj jakieś przełomy czasami przechodzą. E, jakieś f5, no dużo, dużo rzeczy możliwych jest dla czarnych. Czarne właśnie zagrały f5, h4. E, jest to ruch, który przeszkadza trochę w zagraniu g5. Rzecz jasna e, troszeczkę niby przestrzeni łapie. Wieża f8. Przygotowuje wieża pionka do ruchu f4, dlatego też g3 i druga wieża weszła na e8. W ogóle czarne figury stoją idealnie, moi drodzy, idealnie. Nie można się tutaj do niczego przyczepić. Partia jest rozgrywana na brylantowym poziomie, można by powiedzieć, ale to już takie klepnięcie na e4 było na pewno fajnym zaskoczeniem. Tutaj król zagrał na g2 i skoczek z b na d3. Zobaczcie, skoczek. Skoczek jeden i drugi sobie świetnie współpracują. Opionek fajnie się tutaj zahacza. A skoczek jest potrzebny do jednego fajnego zagrania dla czarnych. No i byłby to ruch F4. Wieża zagrała na G1 i właśnie F4. Zobaczcie, ja też nie analizuję za bardzo ruchów, co by tutaj mogły białe lepiej zagrać, bo nie widać dobrych ruchów dla białych w tej pozycji. Jest to totalna dominacja czarnych. Bicie i wieża zbiła. Oczywiście narzuca nam się bicie skoczkiem z szachem, ale moi drodzy, nie musimy tego robić, bo to się narzuca. Narzucające posunięcia się czasem nie muszą być najlepsze. Wieża F4, no tutaj grozi bicie, tutaj grozi bicie. Dużo opcji. Zostało zagrane h Oczywiście, jak tu wybijemy, no to pamiętajmy, że uproszczenia mogą nastąpić, ale też król może zawsze uciekać. G5 zagrywa Kasparow, nie dając żadnych szans przeciwnikowi. To jest domena bardzo silnych arcymistrzów, czyli najpierw zabezpieczamy tyły, kontrolujemy sytuację. No, lubimy kontrolować sytuację, moi drodzy, na szachownicy szczególnie. Wieża F1 i wieża H4. Ten ruch w sumie nie wiem po co, aczkolwiek to nie wypuszcza ani przewagi, ani lepszej gry. Tu chodzi w sumie nie wiem o co w tym posunięciu. Może czarne chciały zagrać taki tak, może nie wiem. W każdym razie zobaczcie po wieżach H1 wieża wróciła, więc może to jest takie zagranie na zyskanie czasu przez chwilę. Wieża wróciła i zobaczcie wieża E na F8. Zdwajamy wieżę, mocniej atakujemy punkt F2. F3 zostało zagrane. No i wieża znowu na h4. Tym razem, na przykład po takim zagraniu wieża h1, byśmy wybili na f3 spokojnie. Goniec by wybił. Goniec d4. Hetman na 7 na przykład, i wraca wieża na f4. Tu się wszystko broni u czarnych. To niby groźny ten hetman wygląda absolutnie, ale no, pozycja jest totalnie przegrana. Nie wiadomo, jak grać. Kompletnie wszystko jest kontrolowane. Jakieś g4 grozi wieża f7, no wszystko, wszystko tutaj wisi moi drodzy, w partii nastąpiło bicie na e4 i skoczek dał szach nieprzyjemny szach na f4, król 1 nie ma jak ruszyć skoczkę, zobaczcie sobie, czarne grają sobie tak swobodnie bez hetmana, tak po prostu, no dlaczego nie nie bójmy się grać bez hetmanów, moi drodzy, nawet za dwie lekkie szczególnie w królewsko-indyjskiej, skoczek scena d3 i poszło e5 ten ruch na pewno troszeczkę próbuje tutaj biały wprowadzić skoczkę na E4, ale to też już nic nie zmienia. Tak naprawdę, skoczek wybił na E5 i skoczki z C5, B4 znalazły się na F4, na E5. Piękna gra skoczków, ale biały na to no, pozwalają albo też nie mają wyjścia. Wieża C1, wieża H3, skoczek F3, moi drodzy, już nie widać za bardzo dobrych ruchów. Hetman się gubi. G4. G4 i już tutaj grozi wzięcie kolejnej figury totalna Miazga. Lecz białe postanowiły oddać teraz Hetmana. Zbiły skoczkiem na E4, bo tutaj wymieniamy Hetmana. Wybijamy i skoczek D7 wyrównała się troszeczkę pozycja w figurach. Lecz pionek został więcej u czarnych, i również atak został u czarnych. Skoczek dał szacha w tym wypadku. Król G2, wybicie, wybicie G3. Bardzo słaba sytuacja, król G2 i skoczek F4. W tej pozycji, moi drodzy, białe się poddały. Taka partyka, e, łatwa, e, no łatwa. Można by powiedzieć teraz po analizie, jak łatwa i przyjemna. Ale jeszcze po tym ruchu, moi drodzy, jak wygrywać dalej? No zobaczmy, bo na przykład po króle 1 gramy sobie g 2 proste, król F2 i na przykład wieża 1. Bardzo fajny motyw dla osób początkujących, które chcą szybko pionka doprowadzić w takich sytuacjach. Właśnie po wybiciu tutaj dorabiamy Hetmana. Dalej chyba nie ma co patrzeć. Moi drodzy, no dziękuję serdecznie za uwagę. Analizujmy partię Garego Kasparowa. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, hej.